12 osób, praca wygląda jak zwykle. Niektórzy malują z pleneru, szukają motywów w naturze, niektórzy mają przygotowane właśnie własne koncepcje pracy. Ja nigdy nie narzucam nikomu, że słuchajcie, macie to i to malować. Sugeruję dyskretnie, żeby malowali międzyrzec. Wszyscy no, malują to, co w duszy gra, no, nie narzucamy, tak jak mówię, nie narzucamy. Artyści mają sami zadecydować, co chcą zrobić. Tutaj na plenerze jestem już naprawdę ponad 10 raz, traktuję te plenery jako takie właściwie zjazdy rodzinne. Świetna atmosfera. Tu nie tylko, że Andrzej potrafi jednak zadbać o to, żeby nie dość, żebyśmy się różnili między sobą, ale też i jakoś wzajemnie szanowali i biesiadowali, wspólnie rozmawiali. My na przykład tutaj nie odczuwamy teraz w ogóle skutków tej epidemii. No, tak jakby był plener jeden z wielu, które do tej pory były. Poza tym no, państwo sokołowcy, którzy też swoją atmosferą wprowadzają taką idyllę, że mamy zapewnione znakomite jedzenie, spanie, spokój, cisza, daleko od miasta. No i każdy, kto tutaj przyjeżdża, właśnie to raz, że to są takie też i związki między później koleżeńskie, które po latach gdzieś owocują i wspólnymi wystawami. Poza tym uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra promocja Międzyrzeca, no bo Galeria S jest jedną z bardziej liczących galerii w skali Polski. Tutaj mieli naprawdę wybitni artyści wystawy, więc to też jest bardzo duża zasługa Andrzeja Szczerbickiego. Także mówię, ja zawsze tu przyjeżdżam z przyjemnością i z takim oczekiwaniem, co mnie jeszcze zaskoczy, mimo że tak wydawałoby się, że po tylu latach już tych motywów nie znajdę, ale w dalszym ciągu gdzieś one się pojawiają i później skutkują tym, że w domu przez najbliższe parę lat będę mógł czerpać jakieś inspiracje. Ja naliczyłem, zbliżamy się do setki artystów, którzy brali udział w plenerach malarskich. Natomiast pierwszy w 2001 roku w Międzyrzecu Podlaskim w zajeździe pocztowym. Nie wiem, czy niektórzy to jeszcze pamiętają, że taki zajazd był pocztowy i tam byśmy mieli bazę. I to były dwa pierwsze plenery, później były dwa plenery w Rozkoszy, to jest koło między Białą a Janowem. To też znajoma taka miejscowość, tam mieliśmy takiego dyrektora znajomego, który tam współdziałał z nami. Tam były dwa plenery, później były trzy plenery w Krzymoszycach, ale nie w tych warunkach, jakie teraz mamy. To były trochę skromniejsze, ale były. Później jak tu była trwała budowa, to myśmy byli w Danówce dwa razy u Wojtka Demczuka. Pozdrawiam, jak słucha. Później wróciliśmy do Krzymoszyc i od 2009 roku są non-stop w Krzymoszycach, to już jest 12 z rzędu plener, plus tego jeszcze te plenery środowiskowe, które organizuję. No ale tutaj jest, no i w tym roku 20, no tu jest najlepsza baza, wszystkim się podoba. No zresztą wszystkie plenery w Polsce, znaczące plenery, to są w jednym miejscu, prawda? To nie jest tak, że tam ludzie jeżdżą po całym kraju i prawda, te plenery organizują, tylko to jest miejsce i to miejsce jakby oznacza ten plener, nie? A nie przemieszczanie się, no, miejsce i ludzie. No na pewno taką cechą, która wyróżnia ten plener spośród innych, to jest dobra ręka Andrzeja, komisarza, do dobierania ludzi. No i tutaj jest taka postać Tomka Świerbutowicza, artysty z Lublina, który nam spina ten plener, bo on był na pierwszym plenerze, był na kilku później i teraz po latach jest na 20, potrafiłem zaprosić Tomka jako taką klamrę spinającą, prawda, te 20 plenerów. No. To na tym pierwszym plenerze znalazłem się, nie pamiętam dlaczego, nie pamiętam z jakich powodów, nie pamiętam kto mnie zaprosił, na pewno ktoś komuś powiedział, Andrzej, jeszcze go nie znałem, wysłał zaproszenie. Przyjechałem i nie żałowałem. Mieszkaliśmy wówczas w zajeździe pocztowym, dobrze mówię? Pewną atmosferę, taką specyficzną to miasto ma, ale nie jest jakieś szczególnie urokliwe. Natomiast chodziliśmy za miasto, no i można było szerokie panoramy popatrzeć na Międzyrzecz. Można było zobaczyć te stare chałupki, które już nie ma. Gdzieś tam Andrzej woził nas pod miasto i tam jeszcze był jakiś wiatrak, który namiętnie wszyscy malowali. I będąc w tamtym roku, ponieważ ja malowałem takie palimpsesty, wmalowywałem się w takie zastane przedmioty, które były wcześniej malowane olejno przez ludzi. Ja czyściłem te przedmioty i potem szukałem w tym jakby pewnych sugestii i rozmalowywałem to.
No i w tamtym roku, jak tutaj byłem, to ktoś tutaj się dowiedział, że ja zbieram takie stare dechy i tak dalej, no i zabrałem do domu i to rok czekało jakby. I te deski przygotowałem, wyczyściłem. I jak tu przyjechałem, to zmieniłem jakby tą metodę. Postanowiłem taki fakt jakby zapisać, że tak, przywiozłem, te deski są stąd, one były tam ze mną, gdzie mieszkam, przygotowałem je, przywiozłem je z powrotem i taką ideę miałem, że na przykład zanoszę tą deskę do ogrodu i w tej desce się jakby w lustrze odbijają rośliny z tego ogrodu i to nazwałem lustro w ogrodzie i tam jest taki, jedna z tych desek właśnie pokazuje takie konkretne rośliny z konkretnych ogrodów. A drugi nazwałem jakby lustro w sadzie, powiedzmy, bo tam są znowu owoce, ale oprócz owoce też są jarzębiny, jakieś tam derenie, no inne takie rośliny, które tak w ogrodach może nie rosną. Nawet coś tu z lasu, jakieś zdjęcia sobie też robiłem i to razem zmontowałem i wymalowałem na tym drewnie. No i mam wrażenie, że to jest takie szalenie autentyczne, że to jakby ta podobrazie jest z tego miejsca, ja tu jestem i tu jakby czerpię te swoje wrażenia i te wrażenia na to przenoszę. Pracuję inaczej, każdy ma inne doświadczenia zawodowe, no. Ale myślę, że to nie ma, na plenerze nie ma to znaczenia, czy ktoś jest początkującym, czy ktoś jest już w takiej bardzo znanej grupie artystów i ma duże osiągnięcia. Wszyscy jesteśmy kolegami i wszyscy się świetnie rozumiemy, bo to jest uniwersalne środki wyrazu i przekaz uniwersalny, także rozumiemy się doskonale. Także. Ja właśnie się zastanawiam nad słowem współpraca, bo każdy z nas właściwie indywidualnie tutaj pracuje, tak? My oczywiście rozmawiamy o sztuce, rozmawiamy o różnych też innych życiowych sprawach i myślę, że to też jest wartość, bo to nie jest tak, że my tutaj współpracujemy, na zasadzie to malujemy w jednym miejscu wszyscy razem, a wspólny temat. Nie, 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 to nie, w ogóle nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby swoją indywidualność pokazać, a jednocześnie być w grupie. I że już tak? Moja córka dorosła, kontynuuje tradycję, maluje. Jest wybitnym nauczycielem w liceum plastycznym, w którym ja uczyłem 11 lat, a potem przeszedłem na uczelnię, teraz już jestem emerytem. I, no to tym bardziej, że córka jechała, to i ja przyjechałem, ale to nie pierwszy pobyt mojej córki tutaj, bo chyba była ze mną już na trzech plenerach, to jest trzeci nasz wspólny plan. Natomiast tutaj się wybieramy na Grabarkę, wybieramy się do Drohiczyna, bo tutaj te tereny nadburzańskie to dla niektórych ludzi są nowe. Nie byli tutaj nigdy. No i jutro tak się wybieramy na taką kilkuosobową wycieczkę, no bo niektórzy znają te okolice, ale tak jak powiedziałem, są nowe osoby, także no myślę, że tutaj to Podlasie nasze takie szerzej rozumiane pokażemy. To 20 jubiluszowy właśnie, znaczy nie obchodzimy go jakoś super uroczyście, ale mam nadzieję, że jak będziemy przy wystawie poplenerowej, to może wtedy postaramy się jakoś to uroczyściej obejść. Jeśli jeszcze mogę coś dodać, nie kadząc tutaj komisarzowi i nie kadząc miastu, ale nie każde miasto tej wielkości ma coś takiego jak, może złe słowo użyję, renomowaną, ale galerię, która się cieszy niekłamanym zainteresowaniem obywateli, powiedzmy miasta, może nie wszystkich, ale tych z aspiracjami tak. I to jest bardzo fajne, bo pamiętam jak i ja i moi koledzy, na przykład oprócz naszych wystaw, również pokazywaliśmy pracę naszych studentów w galerii i jak nauczyciele z tych międzyrzeckich szkół przyprowadzali młodzież, można było pogadać, no nie bez tego, że przychodziła też elita, lekarze, ludzie z aspiracjami literackimi, no fajnie, bardzo fajnie wspominam i... Czekamy wernisażu z tegorocznego pleneru. No tak, jeśli do niego dojdzie, jak pandemia pozwoli. Ale my też czekamy. No dzięki. Tak.